Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie w kolejnym vlogu. Przyszłam się przywitać. Dzisiaj, jak widzicie, nie jestem sama. Jestem z moim małym modelem. Buda! Buda, buda, buda! Poszuk, szopek! Mam taki poszuk. Poszuk, mam taki poszuk. Im welka ta szperkiejna? Poszuk. Po polsku? Poszuk, mam poszuk? Po polsku mówisz? Poszuk. On niestety nie mówi po polsku. Ponieważ ja do niego nie mówię po polsku, ale już nie będę się z tego więcej tłumaczyć, bo mam już to gdzieś. Słucham? Po polsku? Powiedz cześć. Cześć. Cześć wszystkim. Cześć wszystkim. My dzisiaj wybieramy się do zoo, tak jak Wam wspominałam w ostatnim vlogu. Także w tej chwili czekamy, bo tata jest, mój mąż jest w pracy, pracuje do 14. My pojedziemy sobie metrem do niego, bo to jest bardzo blisko. Podjedziemy sobie metrem, przejdziemy się do niego i potem od razu jedziemy z mężem do zoo, bo obiecaliśmy. Powinnam nakręcić jego reakcję, jak mu rano powiedziałam, bo taki szczęśliwy. Wow. No, a na razie sobie odpoczywamy. Ja piję kawę. Mam nadzieję, że telewizja Was nie zagłusza. Mnie nie zagłusza. No. I tak.
Cześć kochani, witam Was ponownie. Jestem trochę zmęczona, bo młody wstał dzisiaj o 5:50. Dosłownie. Lat mama pracy, to? O 5:50 i nie wiem co się dzieje, że jak muszę go budzić do szkoły, to właśnie, muszę go budzić, a jak mamy dzień wolny, to po prostu on jest tak wcześnie obudzony. Także, no nie fajnie. Albo w Holandii to dzieci jeszcze idą do szkoły. Jeszcze ma kolejny tydzień i wtedy już mają wakacje. I też wcześniej zaczynają, wracają do szkoły. Wcześniej niż w Polsce. Ale za to w ciągu roku mają dużo więcej wolnego. Mają wakacje na jesień, na zimę, na wiosnę. Także mają jakby w ciągu roku więcej takich wolnych tygodni i dni, więc to chyba dlatego. Dzisiaj idę na, tylko nie ma szkoły, ale idę na rozmowę z nauczycielką, ponieważ to jest taka końcowa rozmowa po szkole i z tego, co mi mówiła, to chcę porozmawiać o tym, czy zostawić Bronka w przyszłości rok, żeby został, bo on jest z listopada, czy żeby poszedł już ze swoim rocznikiem. Także chyba o tym chcę rozmawiać, więc no, będziemy musieli się zastanowić, co zrobić. Dostaliśmy też raport ze szkoły Bronka. Jest taki segregator, gdzie jest wszystko opisane. Są też jego prace i on w sumie bardzo dobrze sobie radzi, bo na koniec drugiej grupy, bo tu są jakby grupy, nie klasy, mówi się grupa. Praktycznie wszystko robi to, co powinien robić za rok, dopiero na koniec, więc on naprawdę sobie świetnie radzi. Mega jesteśmy dumni z niego. I też akurat tak wyszło, że dzisiaj mieliśmy wykupione bilety na przypadkowo do takiego parku, więc pojedziemy z nim do takiego parku dla dzieci. No i pewnie powiemy może to w nagrodę za dobre sprawowanie w szkole. Ksiche, odchód. Także mam za niecałą godzinę spotkanie, także to tak w kwestii tylko informacji dla Was. Jak będzie wyglądał nasz dzień. W ubiegły weekend byliśmy w zoo, w ten weekend właśnie wybieramy się do parku. Wczoraj była taka nie za ciekawa pogoda, ale dzisiaj widzę, że jest słońce. Bromek! Że dzisiaj jest ładna pogoda, słońce wyszło, także idę się przebrać, zrobić jakiś makijaż. No.
Także to. Wróciłam już ze szkoły, z rozmowy i pojechaliśmy też szybciutko zrobić zakupy i przy okazji wpadłam też do sklepu z drugiej ręki. I nie planowałam sobie żadnych zakupów, ale chciałam zobaczyć, czy mam jakiś nowy towar. I kupiłam kilka fajnych rzeczy. Kilka, dosłownie kilka. Jedno z takich przydatnych, ponieważ mi już dawno się zepsuło i zawsze zapominam kupować na herbatę z paną. W idealnym stanie, więc tylko za 50 centów, więc idzie do zmywarki i będę używać. Druga rzecz do gaszenia świec. To jest w tej chwili bardzo modne. I drogie, bo tutaj mamy prawdziwe brąz. I co chciałam mówić? I nie było na tym ceny. Poszłam do kasy i tam był taki bardzo przyjemny starszy pan. Sprzedał mi to za 25 centów. Wierzycie? 25 centów. To jest deal. To jest naprawdę deal. Jest troszeczkę zabrudzone. Tu ma też jakąś naklejkę. Ale wyczyszczę to i będzie wyglądać jak nowe. I bardzo fajne, przydatne. Właśnie planowałam coś takiego kupić i zamówić na Amazon, ale już nie muszę, więc rewelka, 25 centów. Kolejną rzeczą, to jest totalnie spontaniczne i nie wiem dlaczego to kupiłam, w sensie nie wiem gdzie to użyję i po co, ale po prostu nie mogłam tego zostawić. Po prostu nie wiem, ten obrazek przemawiał do mnie. Tutaj ma jeszcze coś wypisane, nie wiem z którego to jest roku. Ale nie wiem, czy to jest antyczne. Tu jest napisane ant. O nie, to jest nazwa artysty Anton Pick. O ile dobrze wymawiam. Spójrzcie na to. Kermiś to jest, jakby to nazwać, na święta, jak ludzie sprzedają. Nie wiem, jak to nazwać. Ale spójrzcie, jakie to jest piękne. I ramka, prawdziwe, mocne drewno. Rewelacja. W ogóle nie wiem, no nie mogłam tego zostawić. Nawet myślałam, żeby to wkomponować ubranka w pokoju, bo on ma biało-niebieski pokój, ale ja zawsze chciałam dodać brązowe elementy. On ma takie dekoracje, postać poduszek jakichś tam brązowych, ale mam farbę, której jeszcze nie użyłam i... która czeka na użycie i myślę, że to będzie pięknie się komponowało, bo tutaj mamy paletę barw, właśnie brąz, mamy niebieski, który on już ma i inne kolory, które przecież ma w postaci zabawek. Więc tak pomyślałam, że do jego pokoju, ale jeszcze nie wiem, zobaczymy też jako taki jesienny dodatek dekoracyjny mogłoby pięknie wyglądać, myślę. Mega mi się spodobało, nie mogłam tego zostawić i to kosztowało 1,99 €, 2 euro za to zapłaciłam. O, to też ma jakieś. Możecie zobaczyć.
Nie wiem, przepiękne jest, musiałam to kupić. I rzeczą, którą właściwie po to poszłam, żeby poszukać właśnie donicy. I chodziło mi o właśnie taki rozmiar donicy, żeby była właśnie okrągła, ale taka płasko okrągła. Ponieważ ja mam jeden kwiat, zaraz wam go pokażę. I on po prostu lepiej będzie wyglądał właśnie w takiej doniczce. Tylko jeszcze nie wiem, jak go tutaj usadzę, że tak powiem. Ale jest, spójrzcie. Tylko nie pasuje mi kolor, więc ja ją zaraz sprayem potraktuję, czarnym sprayem, żeby była czarna. Bo ja mam prawie wszystkie donice tutaj czarne, z wyjątkiem chyba jednej. Chociaż zobaczę, może zostawię białą. Nie, ale to i tak jest. Są takie, widzicie, troski, więc i tak musiałabym wtedy ewentualnie białym sprayem jeszcze raz potraktować. Ale myślę, że przemaluję na czarno. I ostatnio widziałam w sklepie taką donicę i chciałam ją kupić, ale ona była dość droga. I miała prawie identyczny rozmiar i prawie identycznie wyglądała, więc... A za to zapłaciłam tylko 5,99, 6 euro. To jest dobra cena za taką donicę w takim kształcie. Więc tak, no spontanicznie sobie tam poszłam zajrzeć, a okazało się, że fajne rzeczy dostałam, więc... A mój mały chce uwagi oczywiście. Okej, dobra. To tyle. Pokażę wam jeszcze, o jaki kwiat mi chodzi do tej donicy. Okej, chodzi mi o tego kwiata. Zapomniałam, jak on się nazywa. Wy na pewno wiecie. I myślę, że w tej donicy będzie się lepiej prezentował i lepiej rósł tak, jak powinien. Ta donica nie pasuje do niego za bardzo i nie podoba mi się. A ta będzie. Zastanawiam tylko się, czy biało, czy czarno, ale myślę, że przemaluję na czarno. Zobaczycie później efekt końcowy.